czy byłeś wcześniej? Tak, dokładnie. Przerażony. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj film robiony na spontanie. Ostatnio przyszła do mnie przesyłka prosto z Ameryki. Jak możecie zobaczyć po tytule, będziemy używać nowego sprzętu Sboxa. Przetestujemy go, sprawdzimy, jak sprawuje się w terenie. Obsługa tego sprzętu jest bardzo łatwa. Sprzęt przetestujemy przy słynnych ruinach, które znajdują się w Wielkopolsce. Są to ruiny rezydencji szlacheckiej. Powinniście je kojarzyć. Jak oglądaliście ten film, to wiecie, że mieliśmy konkrety. Odczyty maksymalne na K2, różne głosy. Tak więc słońce już dawno zaszło. Myślę, że możemy wypróbować i sprawdzić, czy ponownie uda nam się nawiązać tutaj kontakt. Działamy. Halo, czy ktoś mnie słyszy? Przychodzę ponownie z wami się skomunikować. Duchy tego miejsca. Jeżeli mnie słyszycie, proszę, podejdźcie do mnie. Zastałem kogoś dzisiaj przy tej rezydencji. Przychodzę w pokoju, jak wiecie o tym. Dasz o sobie jakiś znak, że tutaj jesteś? Rozmawialiśmy kiedyś. Jeżeli mnie pamiętacie, proszę podejdźcie do mnie. Wiecie, że nie mam złych zamiarów. Halo, czy ktoś jest ze mną? Proszę, podejdź się do mnie. Podejdź. Dobra, żadnych odczytów. Pójdziemy do tej dziury. Do tej piwniczki, nie wiem jak to nazwać. Tam również były całkiem pokaźne odczyty i dziwne cienie. To jest nasze słynne miejsce. Dobra. Tu się wyciszymy. Jest tu ktoś ze mną? Ostatnio byliście. Pamiętacie mnie? Nawiązywaliśmy kontakt ostatnio. Dzisiaj ponownie przyszedłem. Zastałem kogoś dzisiaj tutaj? Rozumiem, że nikogo tutaj nie ma. Dobra, to ja wychodzę. Za chwilę uruchomię pewne urządzenie, przez które będziemy mogli porozmawiać. Duchy tego miejsca. Dobry wieczór! Pamiętacie mnie? Pamiętacie mnie? Mam na imię Mateusz, a wy? Czy jest ktoś tutaj ze mną dzisiaj? Czy jest ktoś dzisiaj ze mną? Gdzie się znajdujecie? Gdzie stoicie? Kobieto, słyszycie? Przebijasz się przez radio. Kim jesteś? Słyszę was niewyraźnie. Co tu robicie? Mieszkaliście tutaj? Pierwszą sesję mamy za sobą. Przebijała się głos kobiety i mężczyzny, ale on jest bardzo niewyraźny, ale rzeczywiście przebija się coś. Dopiero przy montażu pewnie będę wiedział nieco więcej, ale nic nie mogłem dokładnie usłyszeć. Podejdziemy jeszcze do tej naszej słynnej piwnicy. Tam się spytamy o cień, który nagraliśmy. Sprawdzimy na szybko K2. Słyszałem was! Śmiało możecie podejść do mnie. Do tego urządzenia. Widzicie? Ono nie zrobi wam krzywdy. A będę wiedział, że jesteście bardzo blisko mnie. Powiem wam, że jeżeli chodzi o uczucia, używając Voxa i tego nowego sprzętu przy użyciu Sboxa, mam mniejsze lęki. Jak używam tego Voxa, tego naszego słynnego Ghost Tube'a, mam jakieś mieszane uczucia, jakiś większy lęk, nie wiem czemu. Jeszcze z takich nowinek to wam powiem, że kupiłem Rempoda, czujnik ruchu, też również przydatna rzecz. Ktoś tu się znajduje ze mną. Dzień dobry, panie doktorze. Co to był za cień, który tutaj się znajdował? Dzień dobry. Ktoś tu jest obok mnie? Młode pokolenie. W porządku! Pytam się jeszcze raz. Co to był za cień, który widziałem? Co tu się kiedyś znajdowało? Tutaj miałem problemy, bardzo dużo radia się przebijało, no ale to musicie zrozumieć. Mój pierwszy raz z tym urządzeniem, ale dojdziemy do ładu z tym. Nie jestem pewien jak. Czego nie jesteś pewien? Wybierz słowo, które nawiązuje do tego, co byś chciała przekazać. Które mam tutaj w lewej ręce. Wybierz słowo. Co chcecie przekazać? Czy byłeś wcześniej? Tak, dokładnie. Byłem tutaj zimą. Byłem wcześniej. Czyli mnie kojarzycie. Kojarzysz mnie. Przedstawisz się, jak masz na imię? Niewinny. Co masz na myśli? Ten hałas to pewnie zwierzę, tak? Co jest? Halo? Kogo tutaj słyszę? Ktoś tu chodzi? Pa, znowu. K2 odpalę. Paweł. Miło cię poznać. Mam na imię Mateusz. Był też chyba tutaj Filip, jak pamiętam. Bardzo dużo imion tutaj padało. Co tutaj robicie? Możecie mi powiedzieć? Mieszkaliście tutaj? Nie możecie znaleźć drogi, że tu przebywacie? Czy wam tutaj dobrze? Przewodnik. Kto jest przewodnikiem? Ktoś tu odprowadza? Strych. Strych. Ale się nagle zimno zrobiło. To już niestety taka pora roku. Dziadek. Dziadek pilnuje tego miejsca? A gdzie on jest? Dziadek jest przewodnikiem? Tak mam rozumieć? A jeżeli nie, to bardzo przepraszam. Chcę połączyć te słowa tylko. Rytuały. W tym miejscu były odprawiane rytuały? Tak mam to rozumieć? Proszę potwierdź. Jaki był cel tego? Ale czuję zimno na karku. Widzicie moje światło? Co to jest? Co dokładnie? O co pytasz? Światło? Tam stoisz? Podejdź do mnie, do światła. Ale to może być błąd. Chyba. Pomachasz do mnie? Czy były odprawiane tutaj rytuały? Nie wiem, Poli. Odprawiane były tutaj rytuały? Odezwij się jeszcze do mnie. Tak jest. Może Czechowi. Gdzie jesteś? Będę opuszczał to miejsce. Pożegnacie się ze mną? To znaczy, że... Przerażony. Przerażony? Jestem przerażony, dokładnie. Nie lubię ciemności. Żegnam się z tym miejscem. Do widzenia! Dziękuję za nawiązanie kontaktu. Spoczywajcie w pokoju. Słyszałem konkretne słowa przerażony. Rzeczywiście, no... Mam lekką panikę. Jak... Bardzo niestety często przebijają się te fale radiowe. Przebicia radiowe. Będę musiał to jeszcze skorygować. Zgubiłem się. Nie wiem, czy ostatnio to też tego nie padało. A gdzie jesteś, że się zgubiłeś? Ja niestety odchodzę. Pożegnałem się z tym miejscem. Znajdź tunel, znajdź światło. Znajdź drogę. Znajdź spokój. Dlaczego? Pora już do mnie. Muszę już wracać do domu. Mam nadzieję, że nie pogniewacie się na mnie z tego względu. Jak będziecie chcieli, to mogę jeszcze tutaj wrócić. Chcecie tego? Mam tutaj jeszcze wrócić? Tu na górze. Co na górze? Tu na górze. Co jest na górze? Dziwnie. Tu na górze. Na górze jesteście? Ona nie odejdzie. Kto nie odejdzie? Ja odejdę już. Dobra, dziękuję za każdą komunikację, za dialog. Niestety już pora na mnie. Dziękuję. Spoczywajcie w spokoju. Proszę, nie podążajcie za mną. Dziękuję za dialog. Naprawdę to wiele dla mnie znaczy. Tutaj. Odchodzę. Zostańcie tu, gdzie jesteście. Krótka sesyjka. Miałem tylko na celu zobaczyć, jak to urządzenie działa. Coś tam padało, zwłaszcza na pierwszej sesji. Tutaj niestety te przebicia radiowe były bardzo słyszalne. Bardzo to przeszkadza. Tak więc wybaczcie mi. Jest to moja pierwsza sesja. Doszkolę się w tym zakresie. I mam nadzieję, że czekają nas naprawdę grube dialogi, grube kontakty właśnie z duchami. Być może w październiku będzie nieco więcej przerwy, a to ze względu na to, że nagrywam dla was taki specjalny odcinek na Halloween. Powiem wam, że no jest na co czekać, jest co nagrywać. Jeżeli coś innego wyłapaliście na filmie, to piszcie śmiało w komentarzach. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie. Może jakieś porady co do tego Sboxa. Nie przedłużając, żegnam się z wami i widzimy się na kolejnych materiałach. Do zobaczenia.